Przejdźmy teraz do Midasa. Na początku przyjmijmy materiały. Zacznijmy od materiału ustrojnośnego. To będzie beton. Przyjmijmy, że to będzie C40 na 50. Przyjmijmy jeszcze drugi materiał o tej samej charakterystyce, ale z ciężarem własnym równym 0. Znowu wybieramy C40 na 50, ale tutaj rozwijamy tą listę, wybieramy non i w tym momencie możemy tutaj jako ciężar własny wpisać 0. Mamy już dwa materiały. Teraz możemy przyjąć nasze przekroje prętów. Zacznijmy od przekroju dźwigara. Wchodzimy na zakładkę PSC. Wybieramy tutaj PSC T. Nazywamy nasz dźwigar. Dźwigar 1. I wpisujemy jego wymiary. Czyli tu pierwszy będzie 1,60 m. Będzie 0,24, 0,16, 1,2, 0,6, 0,2, 0,2. Z lewej strony będzie 0,25, później będzie 0,1, 1,25, 0,6, 0,2, 2,2, 2. Halo, czy panie Koszy, czy pan mnie słyszy? O, to będzie 3. To będzie 1, 2. Tu sobie zaznaczymy ścinanie i wybieramy offset, będzie left top i z przesunięciem 2, 6, 6, 5. I mamy tutaj nasz offset w połowie szerokości średnika. OK. Teraz zamodelujemy drugi nasz dźwigar lewy. Też wchodzimy na zakładkę PSC. Wybieramy PSC T. Nazywamy go 02 dźwigar 2. I wpisujemy tak jak poprzednio wymiary, wysokość 1,6 metra. 0,25 i 0,1, 1,25, 0,6, 0,2, 2,2, 3, 1,2 i z prawej strony 0,24, 0,16, 1,2, 0,6, 0,2, 0,8, 6,5, 2,6,6,5. Mamy nasz drugi dźwigar. Wybierzmy znowu offset. Left top. Right top.
I tutaj wybieramy przesunięcie 2, 6, 6, 5. I widzimy, że nasz punkt odniesienia jest w środku połowie szerokości dźwigania. OK. Następnie wybierzmy przekrój pomostu. Add. Przechodzimy na zakładkę Value. Wybieramy prostokąt. Nazywamy sobie go 03 pomost. Wysokość 0,25 m, szerokość 1 m. I tutaj klikamy Calculate Section Properties, nam automatycznie przelicza charakterystyki geometryczne tego przekroju. Teraz sobie wyzerujemy te wartości, tak żebyśmy w widoku go nie widzieli. Następnie przyjmijmy przekrój szerokości belki, który weźmiemy na zakładce Value. Przekrój prostokątny. To będzie 0,4 szerokość belki. To są pręty, które odzwierciedlają szerokość dźwigara w poprzek. Wysokość będzie taka sama jak dźwigara, czyli 1,60 m. Szerokość 1 m. Calculate, przeliczył nam geometrię mas. Możemy sobie wyzerować. I tutaj tylko zeruje nam w widoku. Natomiast geometria mas zostaje. Damy OK. Stwórzmy sobie jeszcze jeden przekrój, poprzecznica. Zakładka Value. Przekrój prostokątny. Wysokość jest 1,40 m, 20 cm mniej niż dźwigar. Szerokość 1 m. Calculate. To będzie 0,5 poprzecznica. I tutaj offset sobie możemy ustawić jako top center, centroid. I zgadza się. OK. Mamy. Teraz możemy sobie jeszcze wybrać, ustalić grubość płyty pomostowej, czy panela w sensie. Jego będzie 1 mm. Gross. Teraz możemy stworzyć structure grupy. Ja zawsze nazywam sobie te structure grupy tak samo jak przekroje. Czyli zacznijmy od dźwigara jednego. Później będzie dźwigara 2. Zero trzy pomost. Zero cztery szerokość belki. Poprzecznica. Ja sobie jeszcze dodatkowo stworzę trzy grupy. To będzie 0,6 ES zero siedem poprzeczne. Ta grupa będzie nam potrzebna do obciążenia ruchomego i 0,8 łożyste. Stwórzmy sobie także boundary group, wysokość dźwigara i drugi to będzie łożyska. A także jedno obciążenie, ciężar własny. Teraz możemy przystąpić do tworzenia naszej konstrukcji. Przejdźmy na zakładkę Structure, wybieramy Base Structure, Beam. Tutaj sobie wybierzemy materiał ustrój nośnego i dźwigar 1. Nasz ustrój nośny był trójprzęsłowy, 20, 23 plus 20, czyli to będzie 63 pręty długości 1 m. To będzie add.
i apply. I nam się stworzył pierwszy dźwigar. Teraz, żeby stworzyć drugi, to klikamy jako przekrój drugi dźwigar. Zakładka insert. I na współrzędne y-kowej dajemy 6, ponieważ osiowo on jest o 6 metrów oddalony. I apply. I już mamy narysowany drugi dźwigar. Możemy sobie sprawdzić w widoku z lewej strony. Wszystko się zgadza. Tak, wyłączamy widok. Rzut z głowy. I teraz możemy sobie przepisać nasze pręty dźwigarów do Structure Group. Najpierw 0,1 i drugi dźwigar 0,2. Teraz stwórzmy pręty, które odzwierciedlają szerokość dźwigara. One są oddalone o 80 cm od osi dźwigara. Przechodzimy na zakładkę Node Element. Jesteśmy tutaj w strefie Node. Klikamy Translate. Mamy kopie zaznaczone. Po Y zaznaczamy, wpisujemy 0,8. Jeden raz kopiowanie. Zaznaczamy jeszcze raz ten dźwigę, ten węzeł. Tym razem będzie minus 0,8. I to samo w drugim dźwigarze. 0,8. I się minus 0,8. Teraz możemy narysować nasze pręty. Jesteśmy w zakładce Elements. Przechodzimy Create Elements. Wybieramy ciężar własny 0. Przekrój poprzeczny 0,4, szerokość belki. I rysujemy nasze pręty. Teraz możemy skopiować je 63 razy. Zaznaczamy. Klikamy Translate. Jesteśmy w zakładce Elements. Translate. Mamy copy. Co kopiowanie będzie co 1 metr 63 razy. Apply. I teraz możemy sobie zaznaczyć nasze pęty, active i przypisać, zaznaczamy i przypisujemy do structure group 0,4 szerokość belki. Active all. Teraz możemy narysować pęt płyty pomostowej. Create elements, wybieramy. To będzie znowu ciężar osi równy 0. Przekrój poprzeczny, pomost, zaznaczamy dwa węzły. Tutaj sobie podzielmy ten pręt na cztery równe części. Korzystamy z funkcji divide. Tu mamy, wpisujemy 4, apply. Stwórzmy sobie jeszcze pręty wspornika. Będzie ten węzeł, skopiujmy sobie po Y o 1,925 ok i drugi węzeł to samo na dole, tylko że on będzie z minusem. Tak. Teraz sobie możemy narysować ten pęd. Znowu wybieramy ciężar własny 0. Przekrój poprzeczny pomost. I rysujemy jeden pęd. I drugi. Teraz sobie podzielimy te pęty na dwa elementy najlepiej. Apply, podzielony i drugi też na dwa elementy. Teraz możemy sobie skopiować
pęty płyty pomostowej znowu 63 razy. Czyli jesteśmy z okładce Elements, wybieramy Translate, mamy zaznaczony copy, będziemy kopiować co 1 metr 63 razy. Apply. Sprawdźmy sobie numery. Nic się nie dubluje. OK. Teraz byśmy przypisali nasze pręty poprzecznice do starszych grup 0,5 poprzecznica. To będzie pierwsza. Później tu będzie nasza druga poprzecznica. Tu będzie trzecia. I na końcu. Ostatnia. To przypisujemy do 0,5, znaczy lub 0,5 poprzecznicy. Do poprzecznic od razu musimy przypisać przekrój. I to samo do poprzecznic też musimy przypisać ciężar własny, ten 25 kg na metr sześcienny. Teraz przypiszemy pręty płyty pomostowej i wspomnika do zakresu 0,3 pomost. Ja może odhaczę sobie. I damy tutaj inactive i reszta naszych prętów powinna to być już nasza płyta pomostowa. I przypisujemy. Active all. Sprawdźmy, czy się wszystko zgadza. Dźwigar 1, dźwigar 2. Pomost. Szerokość belki. Poprzecznica. Teraz możemy jeszcze przypisać pęty do starczy lub 0,7 poprzeczna. To będzie pomost i szerokość belki i poprzecznica. I przypisuję do starczy lub 0,7 poprzeczne. Teraz możemy stworzyć węzły łożyska. To będzie, wyznaczamy nasze węzły. I na końcu skopiujemy je teraz 1,60 m w dół. Czyli to będzie zakładka Note, Translate, Copy, pozecie, minus 1,6, jeden raz, Apply. I możemy od razu przypisać nasze węzły do starczy grup 0,8. Łożyska. Możemy też od razu teraz stworzyć sztywne połączenie, elastic link łączący pręty z tymi łożyskami. Jesteśmy, wysokość dźwigara wybieramy. Tutaj wybieramy typ sztywny rigid i zaznaczamy dwa węzły. Jeszcze wcześniej sobie w podglądzie zaznaczymy, żebyśmy widzieli nasze elastic linki. Jeden na podporze pierwszej. Będziemy się troszeczkę obrócić widok. Na drugiej podporze. Teraz na trzeciej i ostatnia czwarta. Dobrze. Teraz możemy
Jak już mamy, teraz możemy stworzyć łożyska. Wybieramy tamty wiód łożyska. Najpierw zacznijmy od łożyska na przykład stałego. To będzie na podporze drugiej. Przyjmijmy, że to będzie to łożysko. Apply. Pozostałe łożyska w tej dźwigarze będą jednokierunkowo przesuwne po X, czyli będą zablokowane po Z i po Y. Zaznaczamy je. Apply. Na drugim dźwigarze wszystkie łożyska będą wielokierunkowo przesuwne. Też je musimy zaznaczyć. I tutaj odhaczamy. Y zostaje tylko zablokowane po zecie. Apply. OK. Mamy już narysowaną konstrukcję. Stwórzmy sobie jeszcze tylko panel. Ja sobie wyłączę tutaj inactive dla łożysk. Taki ten jednomilimetrowy panel. Zaznaczamy sobie pierwszy trend. Przechodzimy na zakładkę Node Element. Jesteśmy element. I wybieramy tutaj Extrude. I tu będzie, wybieramy Line to Planar. Odhaczamy Remove. Wybieramy ciężar rozsądny 0, tak żeby ta płyta nam nie dawała żadnego ciężaru. Grubość już mamy 1 mm. I będziemy ją tworzyć co 1 metr 63 razy. Mamy stworzone. Teraz możemy sobie przypisać ją do Structure Group. Dodamy sobie inactive i teraz możemy zaznaczyć wszystko i przepisać do 06ES. Okay. Active all. Mamy już naszą konstrukcję stworzoną. Teraz możemy przystąpić do przykładania obciążeń. Zacznijmy może od ciężaru własnego. Niech to będzie ciężar własny. Add. I przyłóżmy go. Grupa ciężar własny. I tutaj po zecie trzeba dać minus 1. Pamiętamy, że on teraz w tym momencie przypada do wszystkich prętów ten ciężar, ale te pręty poprzeczne, one są wykonane z materiału ciężarze równym 0, więc ten ciężar własny jakby nie zdubluje się nam w tym momencie. Add i close. Teraz możemy przejść do modelowania naszego obciążenia ruchomego. Obciążenia wojskowego. Jesteśmy na zakładce load. Przechodzimy tutaj na moving load. Wybieramy polską normę. Najpierw musimy stworzyć pasy. Rozwijamy tą listę z pasem i wybieramy moving load optimization. I tworzymy, klikamy Add i pierwszym naszym pasem to będzie pas dla obciążeń kołowych. Ja może jeszcze wcześniej pokażę, jak będą wyglądały te nasze obciążenia wojskowe. Do zarządzenia jest dołączony, do zarządzania generalnej dyrekcji jest dołączony taki plik Excela, który liczy te wszystkie obciążenia, klasę obciążeń dla pojazdów kołowych i gąsienicowych, dla ruchu jedno- i dwukierunkowego. Ja tutaj wcześniej już stworzyłem taki przekrój. Wybrałem belki, dwa dźwigary, pomost szerokości jezdni, pasów, rozpiętości przęseł 20, 23 i 20 metrów, klasę obciążenia. I on tutaj podaje oczywiście wyniki. Oczywiście takich klas nie ma w zarządzeniu, więc musimy sobie je zaokrąglić do takich, które są, czyli do 90, tą do 120. Tą musimy zaokrąglić do 60, ponieważ 80 nam się nie mieści w naszym przebiegu poprzecznym.
zaraz pokażę, a tą do 100. I teraz zaraz pokażę to obciążenie gąsienicowe dachu dwukierunkowego. To jest właśnie to nasze obciążenie. I tutaj te przerywane linie to jakby jest granica, do której może się zbliżyć nasze obciążenie ruchome. No i tutaj nasze dziesiątki, to już widać, że jest na styk, więc 80 by nam się na pewno nie zdarzyła, nie zmieściła. Tutaj jest 35 cm od krawężnika, to także jest zgodne z zarządzeniem i pół metra między pojazdami. Tu są jeszcze nasze, tu jest obciążenie kołowe dla ruchu jednokierunkowego, klasa MLC 120. Tutaj jest znowu nasza granica, po którym między będzie się poruszył nasze obciążenie. Tutaj jest ruch dwukierunkowy dla obciążenia kołowego, klasa MLC 100. Prześwit między nimi pół metra. Tutaj widzimy, że jest 42 cm do granicy. I ruch jednokierunkowy, pojazd gąsienicowy, klasa MLC 100. Do krawędzi jest 1,67 m, więc on tutaj ma więcej możliwości poruszania się w poprzek. No i przystąpmy może do zamodelowania naszego obciążenia ruchomego. Zacznijmy od obciążenia kołowego dla jednej kolumny klasy MLC 120. Jedna kolumna klasy 120. No i tutaj teraz przyjmujemy szerokość naszej jezdni między krawężnikami, było 8 metrów. Szerokość pasa przyjmujemy 4,18 metra. Później offset. Będziemy przyjmować, przyjąłem, że nasz pojazd będzie się w poprzek przesuwał co pół metra. Następnie rozstaw kół to jest 2,48. To także jest z rozporządzenia. Margines to jest 0,35, to także jest z zarządzenia. I odległość od prawego dźwigara do połowy naszej jezdni to jest minus 3,625. Tutaj przyjmujemy crossbeam, że to obciążenie ruchome będzie się rozkładało przez kręty poprzeczne na dźwigary i wybieramy naszą structure group 0,7 poprzeczne, którą wcześniej stworzyliśmy. Obiekt jest w kącie prostym, więc tutaj wybieramy 0. Number tutaj możemy wpisać 1, tu 63. To będzie nasz pierwszy dźwigar. I klikamy Add. OK. Mamy stworzone pasy ruchu dla pierwszego obciążenia. Teraz klikamy Add. Tworzymy drugi. Tworzymy obciążenie kołowe z dwoma kolumnami klasy MLC 90. Przekroję, żeby było widać obiekt cały. Dobrze, już. O, jeszcze może wrócę. Dwie kolumny. Klasy 90. I tutaj podobnie jak poprzednio, szerokość naszego jezdni to jest 8 metrów. Szerokość pasa 3,68 i znowu tutaj przyjąłem, że będzie się proszę w poprzek co pół metra. Rozstaw kół to jest 2,18, także to z zarządzania. Margines, czyli odległość od krawędzi koła do krawężnika to jest 35 cm. No i tak jak poprzednio to jest minus 3,625. I znowu zaznaczamy crossbeam, poprzeczne. Mamy już wypisane numery prętów. Klikamy Add i OK. I mamy drugi pas. Teraz tworzymy trzeci. Teraz będzie dla obciążeń gąsienicowych jednej kolumny klasy 100. Czyli to będzie traket. Jedna kolumna klasy 100. I jak poprzednio, czyli 8 metrów, tutaj mamy szerokość pasa 4,66.
offset przyjąłem 0,5, rozstaw gąsienic 3,02 i margines jak poprzednio 0,35, no i to samo minus 3,62, 6,25. Zaznaczymy cross beam, 0,7 poprzeczne, tenty mamy, add i OK. I trzeci będzie, trzeci pas, to będzie pas też dla pojazdów gąsienicowych, dwie kolumny, klasy 60. Czyli to będzie circuit, dwie kolumny, klasa 60. I znowu 8 metrów, szerokość jezdni, szerokość pasa 4,05. Będziemy offsetować go w poprzek co 0,5 metrów. Rozstaw kół 2, gąsienic 2,64. Z zarządzania margines też 0,35. I tutaj mimosiód minus 3,625. Beki poprzeczne. Tak czy 0,7 poprzeczne. Add i OK. I mamy stworzone pasy ruchu. Teraz możemy stworzyć pojazdy. Klikamy Vehicles i klikamy Add Standard i wybieramy z pierwszego paska Military Load Case. Najpierw sobie stworzymy pojazdy kołowe, czyli tutaj wybieramy Wallet, klasa 120. Jedna kolumna, klasy 120. I tutaj, że będą dwa pojazdy, tutaj na długości mogą się zmieścić dwa pojazdy, dlatego wpisuję tutaj dwójkę. Współczynnik dynamiczny przyjmuję z automatu. I to będzie pierwszy pojazd, teraz będzie następny. Znowu wybieramy Military Load Case. Kołowe, to będzie klasy 90 tym razem. Wallet, dwie kolumny, klasy 90. I tutaj znowu wpisujemy dwójkę, bo dwa takie pojazdy po długości obiektu mogą się jeden za drugim. Odległość między tymi pojazdami to jest między licami, to jest 30,5 metra. Więc mogą się zmieścić dwa. OK. I teraz tworzymy pojazdy gąsienicowe. Jak poprzednio, Add Standard. Military Load Case. Wybieramy klasę dla pojazdu gąsienicowego jednej kolumny. To było 100. Jedna kolumna. Klasy 100. I tutaj tych pojazdów także może być dwa, jeden za drugim i też w odległości między licami, czyli to jest 30,5 metra. I też dajemy OK. I ostatni pojazd, to też to będzie klasy 60, to będzie pojazd gąsienicowy dla dwóch kolumn. Dwie kolumny, klasy 60. I znowu tych pojazdów może być jeden za drugim, dwa się mogą zmieścić i OK. Teraz musimy stworzyć przypadki obciążenia ruchomego, czyli klikamy Moving Load Cases i tworzymy, ja sobie jeszcze wcześniej skopiuję, bo tak samo sobie nazwie te przypadki jak nasze pojazdy. I to będzie obciążenie kołowe, jedna kolumna klasy 120. Tutaj zaznaczamy Moving Load Optimization, Military Load Tape. I tutaj musimy teraz wybrać nasz pojazd, czyli
kołowy, jedna kolumna kasy 120. Tutaj damy sobie 5 metrów, żeby się przypadkiem nam dla jednej kolumny nie zmieściły dwa obok siebie. Tutaj też musimy wybrać nasz pas, czyli kołowy, jedna kolumna 120 i tutaj jedynka. I to będzie OK. I teraz drugi przypadek obciążenia. To będzie pojazdy kołowe, dwie kolumny. I znowu zaznaczamy Moving Load Optimization. Wybieram Military Load K-Tape. I wybieramy tutaj pojazd Wallet, dwie kolumny, czyli kołowy, dwie kolumny 90. Tutaj będzie odległość między nimi 1,40 m. Wybieramy pas. Też będzie pojazd kołowy, dwie kolumny 90. I tutaj jedynka. OK. Teraz tworzymy przypadki obciążenia dla pojazdów gąsienicowych. Najpierw to będzie dla jednej kolumny. I znowu zaznaczamy Moving Load Optimization. Bierzemy Military Load Tape. Pojazd to będzie Tracker 1 kolumna 100. Odległość między nimi w poprzek. To będzie, wybierzmy 5, żeby się nie zmieściło ich więcej obok siebie. I tutaj też tracker 1 kolumna 100 i tutaj jedynka. OK. I teraz będzie już ostatni nasz przypadek obciążenia. To będzie tracker 2 kolumny, czyli gąsienicowe 2 kolumny. Moving Load Optimization, Military Load Tape. Wybieramy nasz pojazd, traket, dwie kolumny i tutaj będzie odległość między nimi 1,21 m. I tutaj też wybieramy pas, traket, dwie kolumny 60 i tu jedynka i OK, close. I to jest w zasadzie wszystko. Teraz ja może, żeby nie tracić czasu, włączę plik, gdzie to już jest przeliczone, ponieważ obliczenia trwają parę minut. Więc otworzymy plik już przeliczony. I zaprezentuję wyniki. Przechodzimy na zakładkę Results, rezultaty. Wybieramy Moving Tracer i Beam Forces Moment. I wybieramy sobie na przykład nasz pojazd kołowy, jedna kolumna klasy 120. I na przykład dla elementu numer 10, czy on jest w pierwszym przęśle, gdzieś tak w połowie. I mamy tutaj dwa pojazdy. Nam się zmieściły po długości. Teraz, przepraszam, 10, 10. Teraz może jeszcze pokażę dla minimum. Wybierzmy sobie element, na przykład 32, on jest w połowie drugiego przęsła, czyli pokaże nam momenty ujemne. Położenie tych pojazdów dla momentów ujemnych w połowie drugiego przęsła. No i tutaj też widzimy. Te pojazdy są tutaj, one są w odległości 30,5 metra w licach między sobą i też widać, że po linii wpływu są tutaj we właściwym miejscu przykładane. Pokażę może jeszcze dla
konstrukcją dla dwóch kolumn maksimum to będzie też 10 i też tutaj. To są już dwie kolumny obok siebie. I jeszcze może pokażę dla minimum, dla 32, też położenie dwóch kolumn. Ja myślę, że to byłoby tyle. Panie Łukaszu, mogę oddać głos i ewentualnie odpowiedzieć na jakieś pytania od Państwa. No właśnie, bo mamy jeszcze chwilkę czasu, to jak Państwo macie jakieś pytania, to bym prosił, żeby napisać do pana Piotra, czy tu na tym ogólnym czacie, jeżeli jakieś. A jest pytanie, jak pan zaokrąglił klasę MLC? Chodzi o to, że nie ma w załączniku takich klas, jak podaje ten plik dołączony do zarządzania, jak 91.1. Nie ma takiej klasy, ale w tym samym załączniku są podane klasy i one są tak mniej więcej co 10 podane. Więc dlatego musimy to zaokrąglić do takich klas, jakie są podane w załączniku. Bo takiej klasy nie znajdziemy, takiego pojazdu. Nie ma takiego po prostu pojazdu. I tam w tym załączniku są podane w pierwszej kolumnie klasy, później jest kolejna kolumna, są pojazdy gąsienicowe i w następnej kolumnie są podane pojazdy kołowe. I tylko te klasy, które tam są w tej pierwszej kolumnie wymienione, to tylko takich się musimy trzymać. Nie znajdziemy pojazdu o klasie 91.1 albo 109.6. Nie ma takiego pojazdu. Czy kombinacje automatyczne według PN uwzględniają MLC? To tutaj raczej bym proponował, żeby sobie samemu, jeżeli chodzi o kombinację, żeby sobie samemu stworzyć na pierwszej zakładce General takie kombinacje samemu, czyli ręcznie. I pan Karol pyta, czemu zaokrąglenie jest w dół? Dlaczego jest zaokrąglenie w dół? No bo no, musimy przyjąć w dół, no bo inaczej ten chodzi o to jeszcze, żeby ten pojazd nam się zmieścił jeszcze w tym, na naszym przekroju poprzecznym, zwłaszcza dla ruchu na przykład dwukierunkowego. Jak tam na przykład później pokazałem, to o, tutaj jest, jakbyśmy przyjęli na przykład większą klasę obciążenia na przykład dla kołowego, dla gąsienicowego, niż tam wychodziło z tego arkusza Excela, no to by nam się po prostu ten pojazd tutaj nie zmieścił. Dlatego ja go tam chyba z 80 musiałem zmniejszyć do 60, tak żeby tutaj była ta odległość normowa, te 35 cm. To nie są wartości momentów. To, co ja pokazywałem, to są, jest pytanie, czy te wartości to są wartości linii wpływu. To są linie wpływu, tak. To są linie wpływu. I wtedy on pokazuje jakby położenie tych pojazdów na konstrukcji dla danego węzła, czyli najbardziej niekorzystne położenie.
Tak, że może jeszcze wyjść, to znaczy my musimy nie projektować na klasę MLC, tylko sprawdzać. Czyli powiedzmy, zaprojektowaliśmy obiekt z obciążeniem ruchomym na K powiedzmy dla klasy A, 800 kN i 4 kN na metr kwadrat dla taboru, a później musimy, najpierw sobie musimy przyjąć według tego arkusza kalkulacyjnego jakąś klasę i sprawdzić, czy ta nośność, na którą zaprojektowaliśmy, wychodzi dla naszej klasy obciążenia MLC. Jeżeli by nie wychodziła nośność, to musimy klasę MLC zaniżyć w dół. Bo my tylko sprawdzamy na klasę MLC. Nie projektujemy, tylko sprawdzamy. Jest pytanie, czym różni się moving load optimization od zwykłego obciążenia ruchomego? Tutaj różni się tym, że jak wybierzemy ten optimization, to on nam sam znajduje położenie, na przykład, ale tylko pojazdu na przekroju poprzecznym. Dlatego tam dawałem offset co pół metra. Mogłem dać na przykład co 10 cm, ale to by zwiększyło czas obliczeń i zwiększyłoby jakby wagę naszego pliku, on by po prostu więcej zajmował. No i oczywiście obliczenie byłoby też znacznie, znacznie dłuższe. Czyli on po prostu znajduje najbardziej niekorzystne położenie w poprzek mostu, poprzek jezdni. Tym się różni. Nie wiem, czy Państwo mają jeszcze jakieś pytania? Jeszcze jakieś, pan Karol pisze. No tak, zróbmy, że po prostu do 50. Jeszcze zobaczmy to jedno i. Czy Midas uwzględniał automatycznie szerokości współpracujące? Ja bym proponował, jeżeli chodzi o szerokości współpracy, a to znaczy zależy o jakich przekrojach rozmawiamy. Dla skrzynki to oczywiście tak, liczy z automatu szerokości współpracujące według Eurokodu. Dla konstrukcji zespolonej stal, belka stalowa, płyta pomostowa betonowa także liczy szerokości współpracujące z automatu według Eurokodu. Natomiast jeżeli mamy taką konstrukcję, czyli belkową, płytową, no to lepiej sobie samemu, że tak powiem, policzyć, tak jak to było w poprzednim moim webinarium, policzyć takie szerokości i wpisać je po prostu do programu. To będzie, że tak powiem, będzie mieć pewniejsze. Tam w warunkach brzegowych w boundary jest effective Jak width to? i to Tak, było. tak. Tutaj jest, trochę musiał wyjść z obliczenia jakoś. I tutaj zakładka Boundary, Effective Width i tutaj wybieramy sobie, no musimy stworzyć tyle Boundary Group, ile będziemy mieć szerokości współpracujących, więc tam ich może być troszeczkę dużo. No i tutaj współczynnikami wpisujemy dla początku pęta i dla końcu J. I tutaj musimy wpisać też nasze
szerokości. No ja proponuję ręcznie, żeby to wpisać. Wtedy mamy 100% pewność, że one są dobrze. Jeżeli chodzi o przekrój belkowo-płytowy, bo dla skrzynek to oczywiście liczy z automatu bez problemu. Tam po prostu z tej listy można wybrać tylko skrzynkę. Nie ma belkowo-płytowego.